Znajdujemy się przed bramą do ogrodu botanicznego mieszczącego się w Augsburgu. Tu po prawej stronie są kasy. No i już do nich podchodzimy. My za osobę dorosłą zapłaciliśmy 3,50. Mogą również wejść dzieci. Znajdziecie tam plac zabaw oraz czworonogi. Za pieska zapłacicie euro. Tutaj znajduje się plan, cały rozkład tego ogrodu. Nie jest on jakiś duży, ma 1,7 hektara powierzchni, ale myślę, że każdy znajdzie jakiś ciekawy zakątek dla siebie. Ja Wam nie zdradzę teraz, powiem Wam później, co najbardziej mi się podobało. No jak widzicie, wstęp zapowiada się bardzo fajnie. Może jeszcze nie wszystkie drzewa się zielenią. No i jak pewnie już zdążyliście zauważyć, pogoda trochę nie dopisuje, ale to fajnie, bo powiem Wam, że też nie było tłumów. Ogród zwiedza nawet do 250 tysięcy osób w ciągu roku, więc nie jest to jakaś mała ilość. Więc z tego powodu, że nie było tego słonka, było też mniej chętnych miejsc zwiedzających. Jak widzicie, dużo osób jest zaopatrzonych w parasole, ale nam to jakoś mocno nie przeszkadzało, troszeczkę kropiło. Tu na środku jest taki domek, co ma swoje zalety, bo można właśnie przed deszczem się schować lub przed palącym słońcem. Niestety nie byłam tak do końca zorientowana, w którym miejscu się znajduję, mimo tej mapy, która była wcześniej, ale stawiam, że jest to takie same centrum. No i to centrum bardzo przyciągało wzrok. Spójrzcie, jakie tu piękne kwiaty, no same kolory, piękne barwy, wyróżniające się na tym tle tulipany. Więc naprawdę było na co popatrzeć. Jeśli nie wiecie, na jakie okazy zdecydować się na przyszły rok do swojego ogródka, to tu wszystkie one były podpisane. Ja nie zagłębiałam się zbytnio w te nazwy. Jak widzicie, są tu takie drogowskazy, które wskazują nam odpowiedni kierunek, tam gdzie byśmy się chcieli dostać. Więc ja tu sobie spokojnie się poprzechadzam, a Wy popatrzcie, co jeszcze ciekawego się tu znajduje. Ogród został założony w 1936 roku dla nauczycieli i uczniów. No i tak właśnie przekształcił się on właśnie dla osób, które mają ochotę odpocząć w takiej naturalnej, idylicznej miejscu. Przynajmniej tak jest to opisane. Uważam, że było bardzo fajnie. Śpiew ptaków, szeleszczące kamyki pod nogami. Jak widzicie, tu jest sporo takich starszych drzew. No i też również znajdują się ławeczki, czyli miejsca, w których można sobie odpocząć. Więc bardzo fajnie, klimatycznie, kameralnie było. Prawdopodobnie z powodu deszczu. Jak widzicie, zadbali też o to, żebyśmy mogli w razie czego swoje śmieci mieć gdzie wyrzucić. I powiem Wam, że jest tu jeszcze miejsce pod szklarnię. W sensie, że są tu jeszcze również szklarnie. I tu wchodzimy do tego zakątka, który najbardziej przypadł mi do gustu, bo znajdujemy się właśnie w ogrodzie japońskim. Spójrzcie sami, czyż nie są piękne te kloniki japońskie, stawik, strumyk, wszystko co potrzeba, nawet w tą wczesną wiosną. Mimo, że nie ma tu jakiejś ilości kwiatów, takie tulipany widzieliśmy wcześniej, jest tu bardzo fajnie i kameralnie, wszystko jest fajnie skomponowane, pasuje do siebie, no mi strasznie się ten zakątek podobał. Więc spójrzcie sobie sami, jak to się tutaj prezentuje, będą ścieżki, będą strumyki.
Mam nadzieję, że teraz rozumiecie, czemu tak ta część mi się spodobała. Uważam, że jest to bardzo urocze miejsce. Jeszcze te piękne sosny. No, ma coś w sobie ta część. Uważam, że ogrody japońskie ogólnie są tak fajnie skonstruowane. Tu przechodzimy sobie teraz dalej do następnych części. Tu mamy piękne paprocie, więc też nie można narzekać. Jeszcze tak fajnie pozwijane w ślimaczkach. Latem musi być to piękny obraz, kiedy one już się tak do końca rozwiną, będą taką fajną dżunglową atmosferę tu nam wprowadzały. Teraz cieszą tą piękną, soczystą zielenią. Są tu jakieś karmniki dla ptaków. Troszeczkę ujęłam kwitnących już pierwszych roślin, ale powiem Wam, że z tabliczkami dość było ciężko, choć może to też przez to, że gonił nas trochę ten deszcz kapiący na głowę, więc nie skupiałam się tak mocno na odmianach tych wszystkich roślin. Gdzieniegdzie staram się Wam pokazać co ciekawsze, ale no cóż zrobić, nie do końca udało mi się znaleźć wszystkie etykietki. Tu znajdujemy się na ścieżce, która prowadzi nas do szklarni wewnętrznych, ale to sobie zostawimy na osobny odcinek, więc będziemy skręcać w lewo. Ścieżka osypana narcyzami, już niestety troszeczkę przekwitły, ale jeszcze oko cieszą niezapominajki i stokrotki. Bardzo fajny obraz musiało to komponować na początku wiosny, kiedy one były w pełnym rozkwicie. Właśnie znajdujemy się nad jeziorkiem lub stawem. Po prawej stronie bambusy, kładeczka z krzesełkami, można sobie spocząć, nacieszyć się tą spokojną naturą, ciszą, płynącym obok strumyczkiem. Bardzo dużo jest tu właśnie takich nasadzeń, sporo etykiet. Wszystko wśród drzew, widać już pierwsze kwiaty, które wyłaniają nam się spod wśród tej soczystej zieleni. Z tyłu jeszcze trochę paproci, więc bardzo fajnie to wygląda. Mi się podobało osobiście. Dajcie znać, czy Wy również doceniacie takie małe rzeczy. Tu po prawej stronie widać taką ciekawą roślinę z zielonymi i żółtymi liśćmi. Próbowałam dojść, co to jest. Co to za roślina? Niestety nie udało mi się jej znaleźć etykiety, nie można było tam dalej wejść, nad czym troszeczkę ubolewam, bo bardzo ładnie i ciekawie ona wyglądała. Więc będziemy się dalej przechadzać wzdłuż tego stawiku. Widzicie, jest tu dużo kładek, po prawej stronie jest również ścieżka, można sobie nią iść. Tu jest taka główna, jak widzicie, przy jeziorku, tym strumyku, płaczące wierzby, nawet kaczuszki pływały sobie na tym stawie. Po drugiej stronie właśnie stawu widać miejsce, w którym odbywają się seminaria, gdzie jakieś ciekawe wydarzenia mają swoje miejsce. Oraz jest tam ogród różany, ale niestety nie było o tej porze zbyt wiele do pokazania, bo jak pewnie wiecie, no róże jeszcze nie są na tym etapie, żeby wypuściły większe liście, a co dopiero mowa o kwiatach, więc nie nagrałam nic z tamtej części, umknęło mi to. Ale może kiedy indziej, może uda się w tym czasie, kiedy już te róże będą naprawdę nam to pięknie kwitły. Teraz skupiam się na tych pięknych
cudownych białych kwiatach. Wyglądają jak konwalie. Co nas zaskoczyło na tym pięknym zielonym trawniku, jest porozkładanych wiele krzeseł. Tam w tle widać plac zabaw dla dzieci. Po prawej stronie również była kawiarnia, więc można sobie usiąść na kawę, ciasto, nawet zjeść jakiś mały posiłek w tym ogrodzie botanicznym, co jest bardzo fajne. Fajnie, że jest to takie użytkowe, że naprawdę możecie zrobić sobie tam piknik. Jeśli jesteście z Augsburga i kupicie sobie kartę, to możecie codziennie uciec od zgiełku do takiego naprawdę sympatycznego miejsca, gdzie znajdziecie i trochę cienia, i miejsca do pozbierania swoich myśli. Właśnie jesteśmy w drugim końcu ogrodu i tutaj znajdują się rośliny skalne, czyli tak zwany skalniak. Bardzo fajnie, sporo etykiet, wszystko dobrze rozlokowane, można się fajnie zorientować akurat w tym miejscu. Więc sporo okazów się tu również znalazło, są i również trawy. I jak widzieliście, przez moment były również krzesełka, na których można było sobie odpocząć. Więc tu się troszeczkę poprzechadzaliśmy, ale tak już pomalutku będziemy kierować się w stronę wyjścia, a w sumie to nie wyjścia, tylko w stronę ogrodów wewnętrznych, czyli szklarni. Po lewej stronie znajdują się również drzewa owocowe i tą kolorową alejką właśnie będziemy kierować się w stronę wyjścia. Tutaj mamy jeszcze alejkę fiołków, które pięknie kwitły. Dochodzimy w stronę placu zabaw dla dzieci, kawiarenki. Więc pomalutku będziemy zakończać ten film. Ja Was zapraszam do drugiej części. Ona będzie właśnie się składać głównie z tego jednego pomieszczenia, jakim są szklarnie. Więc jeśli macie ochotę, to jak najbardziej możecie wpaść
i mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu ten film się pojawi.